Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo gorąco na naszym dzisiejszym spotkaniu live, na naszym pierwszym live'ie z serii, którą dla Was przygotowałam. Myślę, że niesamowicie inspirującej serii, mocno motywującej, ale przede wszystkim otwierającej umysł i poszerzającej świadomość. Jak zawsze. Tak i tym razem ten live będzie troszeczkę być może odbiegający od tego wszystkiego, co gdzieś tam nam się wydaje, co gdzieś tam zasłyszeliście, co gdzieś tam wiecie. I taką mam nadzieję, ponieważ chciałabym tym live'em wprowadzić Wam, może trochę dać światełko w tunelu w relacji do live'ów, które robiłam w kwestii poczucia winy względem dziecka. Jest to taki temat, rodzicielstwo, bo dzisiaj właśnie tym się zajmiemy. Jest tematem, który ostatnio bardzo często pojawia się w mojej przestrzeni z osobami, z którymi pracuję na sesjach indywidualnych. I jest to również bardzo bliski temat mojemu sercu, ponieważ kiedy przyglądam się temu, z czym wy się borykacie, czytając wasze posty, komentarze, czy prowadząc część was na sesjach, to widzę swoją drogę. Widzę te etapy, które ja przechodziłam po kolei, etapy, w których miałam ogrom wątpliwości, ogrom pytań, które pozostawało bez odpowiedzi i takiego wyciągania rąk z prośbą o pomoc, o wsparcie. To też dzisiejszym live'em rozpoczynamy serię live'ów na serio, czyli na ile na serio traktujesz siebie w tych najważniejszych przestrzeniach życia. Przestrzeń rodzicielstwa, przestrzeń biznesu i pieniędzy, przestrzeń związków i relacji oraz przestrzeń ciała i zdrowia. Przygotowałam cztery przestrzenie. Myślę, że one są taką bazą, z którymi większość z nas, które większość z nas dotyka, z którymi większość z nas być może się w jakiś sposób boryka, to też mam nadzieję, że tymi live'ami troszeczkę rozświetlę Wam tą drogę, wprowadzając takie światełko w tunelu, dając nadzieję, pokazując odrobinę ścieżki, co możecie zrobić, aby było lżej, aby było łatwiej przede wszystkim. Bo wiem, jak trudno jest, kiedy mamy wiele pytań pozostających bez odpowiedzi, kiedy szukamy pomocy i tej pomocy nie otrzymujemy. Także zapraszam Was, kochani, na ten dzisiejszy niezwykły live. Ja sobie włączam wszystko tutaj na laptopie. A jestem ciekawa, kto tutaj do mnie dołączy, bo widzę, że na razie już ktoś jest. Zobaczymy, kto jeszcze dzisiaj będzie ze mną. Już tylko siebie znajdę. Okej, już kochani. Dzień dobry, Kamila, dzień dobry, hej, hej, witam cię, kochana. Okej, a ja cię widzę, że komentujesz. Komentujesz? Bo widzę twoje komentarze, daj mi znać. Widzę twoje komentarze, wprawdzie dopiero teraz. Czy możesz dalej komentować? Jak nie, to napisz do mnie wiadomość. Wiem, że są jakieś problemy czasem na live'ach i na innych grupach też. Na części grup, na których jestem moderatorem, ludzie zgłaszają problemy, że nie mogą komentować live'ów. Nie wiem, co się dzieje. Jest jakiś tutaj problem techniczny od strony Facebooka. Także to nie jest tak, że gdzieś masz zablokowane komentarze. Jest jakiś problem techniczny od strony Facebooka. Trudno jest mi powiedzieć, skąd ten problem wynika. Wracając natomiast do tematu, ale zanim zaczniemy temat, to chcę przede wszystkim coś tutaj, chcę zauważyć pewną rzecz, ponieważ konkurs, który tydzień temu ogłosiłam, widzę, że jest bardzo mocne poruszenie na grupie w związku z tym konkursem i widzę, jak bardzo walczycie o to, by zyskać tę nagrodę.
Chciałam tylko pokrótce powiedzieć, że jutro ten konkurs zamykamy do godziny 14. O 14 będziemy się widzieć na drugim live'ie z tej serii, którą dla Was przygotowałam. Więc jutro o godzinie 14 zamykam podsumowanie, wydrukuję listę i myślę, że w ciągu 2 dni, możliwe, że na naszym kolejnym live'ie, bo chciałabym, żeby to było na live'ie, ogłoszę wyniki i podam zwycięzcę, kto zwyciężył w tym konkursie. Także obserwujcie grupę, bądźcie czujni. Na live'ie opublikuję informację, kto dostał ogromną tak naprawdę nagrodę, bo możliwość bycia w przestrzeni warsztatu sześciotygodniowego. Sześciotygodniowego warsztatu Przebudzenie, który zaczynamy 16 czerwca. Warsztatu w opcji VIP, która na ten moment to 999 funtów, więc całkiem fajna nagroda. Także jutro będzie zamknięcie konkursu, a ogłoszenie wyników podam na naszym kolejnym live'ie. Dzisiejszy temat, kochani. Dzisiejszy temat, z którym do Was przychodzę, ważny temat, tak jak wspomniałam, rodzicielstwo i to, na ile poważnie podchodzisz do siebie jako mamy, do siebie jako taty. I powiem Wam, że był taki klik, tak bym powiedziała, pewien klik nastąpił w mojej głowie i nie dotyczył on akurat rodzicielstwa, natomiast on dotyczył dosyć głębokiego i długotrwałego procesu dotyczącego pieniędzy i biznesu. I to był taki moment, kiedy tworzyłam warsztaty i te warsztaty pojawiały się jeden za drugim i w pewnym momencie pojawił się jakiś warsztat, pojawił się jakiś pomysł, ale nie do końca ufałam temu, co do mnie przychodzi, ponieważ nie miałam całego kontentu, nie miałam całego skryptu i zdarzało mi się z czegoś zrezygnować albo w ogóle tego nawet nie wypuścić. Albo też przychodziła, jaka kwota ma być za ten warsztat, ponieważ większość warsztatów, które tworzę, tworzę będąc w medytacji, więc pojawiają się tam nazwy, pojawiają się tam kwoty i od razu powiem Wam, że nie każda kwota, która pojawia się w mojej medytacji, staje się tą kwotą, którą publikuję jako możliwość wejścia do przestrzeni warsztatu, ponieważ bardzo często przychodziło mi do głowy, że ta kwota jest zbyt wysoka. I był taki moment, kiedy pojawiła się dosyć duża różnica między poprzednim warsztatem, a nowym, który chciałam wypuścić. I ta kwota była tak znacząco inna, że zaczęłam ją zaniżać i kombinować, jak nie z tej strony, to z tej, a może to, i rozpisywać w dzienniku, i to za cholerę nie szło. I w pewnym momencie przyszło do mnie. Czy ty siebie traktujesz na serio? Czy ty traktujesz ten biznes, to co robisz, tą praktykę, te warsztaty, traktujesz na serio, czy się bawisz? I zamurowało mnie. Naprawdę mnie zamurowało. Usiadłam sobie i pomyślałam sobie, wow, no tak. W sumie nigdy o tym nie myślałam, czy ja podchodzę do tego na serio, czy to jest po prostu taka, wiecie, zabawa jak dziewczynki się bawią, czy jak chłopcy się bawią, pobawmy się w piaskownicy, poudawajmy, że jesteśmy kimś tam. Jedno odgrywa taką rolę, drugo odgrywa taką rolę. I kiedy zaczęłam wchodzić w proces głębiej i pisać w dzienniku i rozpisywać to wszystko, zaczęły wychodzić tak absolutnie niesamowite rzeczy, że pomyślałam sobie, to jest niesamowite. Okej, więc jeżeli ja w biznesie i w pieniądzach w ten sposób podchodzę do tematu, to jak to wygląda w innych kwestiach mojego życia? I zaczęłam to sobie rozpisywać. Rodzicielstwo, zdrowie, ciało, relacje, wszystko, wszystko zaczęłam rozpisywać. Doszłam do tego, że tak naprawdę w żadnym z tych aspektów nie traktuję siebie serio, w żadnym z tych aspektów nie podchodzę do siebie na poważnie. I ponieważ przez ostatnie tygodnie coraz więcej osób na sesjach porusza właśnie ten temat, porusza temat takiego dylematu, tego, co się dzieje w ich życiu rodzinnym, tego, co się dzieje w relacji z ich dziećmi, takiego momentu dosyć dużego rozjazdu, pomyślałam, że zrobię serię live'ów dla Was, rozpoczynając właśnie od live'u dotyczącego rodzicielstwa, live'ów dotyczących na ile serio, na ile prawdziwie i na ile poważnie traktujemy siebie w rolach, które mamy. I co to znaczy tak naprawdę na serio?
W moim patrzeniu, jeżeli ja do czegoś podchodzę na serio, jeżeli do czegoś podchodzę na poważnie, to przede wszystkim na pierwszym miejscu potrzebuję być czegoś świadoma. Na drugim miejscu potrzebuję mieć w sobie pewien rodzaj inteligencji. O jakiej świadomości tutaj mówię? No, żebyśmy w ogóle mogli mówić o podchodzeniu do siebie jako do rodzica na serio, to warto byłoby mieć świadomość i wiedzę trochę dotyczącą procesów, jakie zachodzą na przykład w dziecku, czyli wszelkiego rodzaju pomysły, że dziecko robi nam na złość, albo że dziecko chce nas zdominować na pewnych etapach rozwoju. Te pomysły powinniśmy przyjąć do siebie, że to jest coś, co jest wyssane kompletnie z palca, i są to pewne etapy, w których w uzależnieniu od tego, jak my do tego etapu podejdziemy, tak ten etap będzie przebiegał w rozwoju dziecka. I im bardziej my, jako rodzice, jesteśmy na tym etapie osadzeni w spokoju, w poczuciu pewności, poczuciu wartości, że jesteśmy rodzicami, najlepiej jak tylko potrafimy, w poczuciu też miłości, ale przede wszystkim również do siebie, nie tylko do dziecka, ale także do siebie, bo za tym stoi także umiejętne stawianie granic dziecku, za tym stoi także umiejętna praca z emocjami swoimi, odbieranie tego, co dziecko robi, nie jako strzały w nasze serce, tylko jako jego proces i ważne, co my z tym dalej zrobimy. Więc tak naprawdę, w zależności od tego, jak my jesteśmy ustabilizowani emocjonalnie, tak proces rozwoju zadzieje się u dziecka. Im mniej nasza stabilność, im bardziej mamy wobec siebie wątpliwości, tym bardziej się trzęsiemy, tym bardziej mamy takie zachwiane nóżki, nie wiemy, w którą stronę to pójdzie. I raz w tą stronę się kierujemy, raz w tą, raz w tamtą. Dziecko do swojego rozwoju prawidłowego potrzebuje, mogłam powiedzieć, takiego pnia, sztywnego pnia, takiego poczucia, że nieważne co, tutaj jest mama, tutaj jest tata, i oni stoją stabilnie i się nie zachwieją. Bo jeżeli dziecko nie ma tego poczucia, to ono nie ma oparcia. Kiedyś taki post był o Bogu, o tym, że kim byłby nasz Bóg, gdybyśmy wiedzieli, że nie jest stabilny, gdybyśmy wiedzieli, że chwieje się na różne strony. To kim byłby dla nas? Na ile my byśmy mogli się do niego zwrócić? Na ile my byśmy czuli się bezpiecznie, że ktoś tam wyżej, Bóg, wszechświat, czy wyższa siła, czy źródło, jakkolwiek to nazywacie, bo to tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Jak my byśmy się czuli, gdybyśmy wiedzieli, że to coś wyżej ponad nami jest niestabilne, że tak naprawdę nie możemy mieć stuprocentowego oparcia tej wyższej istocie, to jakbyśmy się czuli, na ile osamotnieni. To samo czuje dziecko tak naprawdę w relacji z nami, kiedy nie ma tej pewności, że mama lub tata są stabilni, że nieważne co, oni zawsze będą. I w większości sytuacji jest ten brak stabilności. Dlaczego jest ten brak stabilności? Ponieważ my sami nie wiemy tak naprawdę, jak tą rolę mamy, taty, mamy wypełniać. Kim ta mama, kim ten tata jest, jacy oni mają być dla dziecka, aby to było właściwe. A nie wiemy o tym ze względu na to, co uzyskaliśmy jako doświadczenie w naszej przeszłości, ze względu na to, co się wydarzyło, kiedy byliśmy dzieckiem. I zanim przejdę do tego, to najpierw chcę Wam opowiedzieć. Powiedzcie mi w ogóle, czy dacie, czy możecie komentować. I czy wszystko jest ok, jeśli chodzi o dźwięk. Bo Kamila tutaj pisała, że nie za bardzo, więc nie wiem, czy możecie komentować, czy nie. Więc zanim przejdę dalej do tego doświadczenia, którego my, jako obecni rodzice, zasmakowaliśmy w dzieciństwie, a które ukształtowało cały grunt rodzicielstwa, to najpierw opowiem Wam o tym, że są dwa poziomy. Dwa poziomy, na których rozgrywa się wszystko. Przynajmniej dwa. Dzisiaj opowiem o dwóch, o tych najważniejszych, których każdy z nas dotyka. I pierwszy poziom to jest poziom fizyczny ciała i poziom umysłu. Drugi poziom to jest poziom duchowy. I teraz
Poziom pierwszy ciała i umysłu to jest to, co każdy z nas ma do ogarnięcia na przestrzeni traum i emocji, których doświadczyliśmy w przeszłości. Ja bym powiedziała, że to jest taki dolna przestrzeń. Tam jest trochę mułu, trochę bagna, trochę kamieni, trochę piachu, trochę gliny, ale jak tego nie ogarniemy, to po pierwsze, nie w pełni będziemy mieć dostęp do drugiego poziomu, o ile w ogóle, ponieważ ten pierwszy poziom jest bazą i podstawą do tego, żeby wyjść wyżej. W tym pierwszym poziomie, jeżeli tutaj się zatrzymujemy, to czego doświadczamy, to doświadczamy ogromu, ogromu emocji. Doświadczamy ogromu poczucia krzywdy, doświadczamy poczucia bycia ofiarami, doświadczamy poczucia wstydu, poczucia winy, pojawiają się też tutaj ogrom pretensji, ogrom niespełnionych oczekiwań i ogrom niezaspokojonych potrzeb. To jest na poziomie pierwszym. I to, co się dzieje, jeżeli jesteś rodzicem w relacji ty, rodzic i twoje dziecko, to zwyczajne zachowania, kiedy ty dajesz dziecku i dajesz serce na talerzu. Ono to serce bierze, użyje tyle, ile potrzebuje, potem rzuca, zgniecie, pogniecie, podepcze i przychodzi po resztę, po więcej, przychodzi po więcej. I ty znowu dajesz, ono bierze, rzuci, pogniecie, wykorzysta, co potrzebuje i przychodzi po więcej, przychodzi po więcej, przychodzi po więcej. Problem w tym, że jeżeli zatrzymujemy się na tym pierwszym poziomie, to zatrzymujemy się najczęściej na przestrzeni myślenia, że im więcej daję, to tym więcej dostanę. I jest nawet taka afirmacja: im więcej daję, tym więcej otrzymuję. Natomiast to, co jest ważne, to to, że to dawanie, ono ma nie tylko iść na zewnątrz, ale dawanie sobie jest także dawaniem. I jeżeli ja mam braki, jeżeli ja jestem nie w pełni, jeżeli ja jestem niezadbana, jeżeli chodzi o moje potrzeby, i to potrzeby i fizyczne, i duchowe, i emocjonalne, to dając na zewnątrz, ja daję z tego, co i tak jest niepełne. I w pewnym momencie naprawdę zaczyna mi brakować. Tak jakbyśmy mieli, nie wiem, bochenek chleba, który nie jest uzupełniany, w pewnym momencie nam zabraknie, jak ciągle ktoś będzie chciał kawałeczek po kawałeczku i po kawałeczku. To nam zabraknie. To samo się dzieje z dzieckiem. I na poziomie pierwszym, na poziomie ciała i umysłu, dziecko do nas przychodzi, przychodzi, przychodzi. My dajemy, dajemy, dajemy. Ono nie daje nam wdzięczności, nie ma dnia, żeby przyszło i powiedziało, jakie ja jestem szczęśliwe, że mam taką mamę, że mam takiego tatę, jak to cudownie, mamo, że tak bardzo o mnie dbasz, jak to wspaniale, tato, że tak bardzo się o mnie troszczysz. Dziękuję ci, że jesteś, dziękuję ci, że jesteś, kocham was. Ta sytuacja nie ma miejsca. Za to jest sytuacja, kiedy w pewnym momencie, kiedy ta granica dawania tego chlebka na tyle mocno się przesuwa w niebezpieczną stronę, że zaczyna nam brakować i zaczynamy odczuwać głód, wówczas pojawiają się niespełnione oczekiwania. Wypływają na wierzch, jak takie stateczki podwodne, wypływają na wierzch, na powierzchnię wody. Oczekiwania, pretensje, żale. I jeżeli nic z tym nie zrobimy, to zatrzymujemy się na tym poziomie. I to jest niekończąca się historia. To jest jak koło fortuny, które się obraca. Będzie raz lepiej, raz gorzej, raz lepiej, raz gorzej. Natomiast tam się nic nie zmieni, dopóki ten chlebek po pierwsze będziemy dawać, po drugie, dopóki będziemy dawać ciągle na zewnątrz, a nie sobie. I po trzecie, kiedy nie zrobimy stop i nie przyjrzymy się, o co tak naprawdę tutaj chodzi. Kiedy zrobimy stop i przyjrzymy się, o co tak naprawdę chodzi, to odkryjemy, że nasze dziecko przejęło pewną rolę. I tu zaczynamy troszeczkę wchodzić na przestrzeń duchową. Przestrzeń duchowa, która pokazuje nam, że nasze dziecko ma do odegrania pewną rolę, która jest, nazwijmy to, duchowo odziedziczona po tym, co się wydarzyło w naszym dzieciństwie. Bardzo często w sesjach okazuje się wtedy, że dziecko tak naprawdę reprezentuje naszą mamę,
albo naszego tatę. Że dziecko również reprezentuje nas, stając się naszym odbiciem lustrzanym, ale bym powiedziała w mega krzywym zwierciadle, ponieważ reprezentuje nas w skrajnej przestrzeni. Czyli wszystko to, czego tobie nie wolno było, wszystko to, czego ty nie mogłeś, nie mogłaś, ono będzie wywalało na wierzch i ono będzie robiło. I na duchowym poziomie będzie widoczne, że aby to wszystko puściło, no to najpierw trzeba zacząć od tego dolnego, czyli ciało i umysł, gdzie jest podświadomość, świadomość, gdzie są traumy, gdzie są różnego rodzaju doświadczenia, gdzie jest ogrom emocji. To trzeba ogarnąć, to trzeba uwolnić, tak jakbyśmy zmieniali rzeczywiście cały charakter gleby, gdzie jest glina. Jeżeli jest gdzieś glina, dopóki tej gliny nie usuniesz, tam niewiele wyrośnie, naprawdę niewiele. Zawsze będą problemy i te roślinki będą chwiejne. To samo, dokładnie to samo jest z nami, jeżeli my tego pierwszego poziomu nie ogarniemy. I kiedy ten pierwszy poziom ogarniemy, wskakujemy na drugi i na drugim okazuje się, że to, co się dzieje w naszym życiu, nie jest inne. W sensie nie zmieniły się zbyt wiele pewnych rzeczy. Wciąż nasze dziecko może się zachowywać tak, jak się zachowuje. Ale różnica ogromna jest taka, że ty nie bierzesz tego do siebie personalnie. Że ty emocjonalnie osiągasz inteligencję taką, że wiesz, że jeżeli coś cię dotyka, to znaczy, że jeszcze coś jest tutaj nieruszone. Że przestajesz przyjmować do siebie, że dziecko chce ci krzywdę zrobić. Stajesz raczej bardziej do wyzwania, które się pojawia. Stajesz do tego, co dziecko ci pokazuje i przyjmujesz to wyzwanie. I wtedy zaczyna się zupełnie inny poziom relacji. Ty jako stabilny rodzic i dziecko, które ma swoją rolę do odegrania, które pomaga ci wskoczyć na wyższy poziom. Czy kiedykolwiek zmieni się ta relacja między tobą a dzieckiem? Na pewno zmieni się relacja twoja w stosunku do dziecka, twoje reakcje i twoje odczucia, co oczywiście będzie wpływało na dziecko, ponieważ ono ma swoją rolę do odegrania, którą ma do odegrania. I jeżeli ta rola nie będzie przynosiła efektu, to znaczy ty rozsupłasz troszeczkę to wszystko, to dziecko będzie wskakiwało na inny poziom, żeby odgrywać inną rolę. Nasze całe życie jest tak naprawdę podróżą i drogą. I zdarza się, że czasem gdzieś na sesjach ktoś czeka na moment, w którym wszystko uzdrowi, wszystko uleczy, wszystko uwolni i będzie mógł usiąść sobie w ciepłym gniazdku, potulnym, utulnym, wysypanym piórkami, kocykiem cieplutkim, z kubeczkiem kakao i powiedzieć: ja już zrobiłem swoją robotę dzisiaj i teraz mogę odpocząć i wrócić do życia, które było, tylko na lepszym poziomie. Więc od razu chcę wam powiedzieć, że jeżeli tak się dzieje, jeżeli masz na to nadzieję, to moment podróży, kiedy zaczynamy podróż do głębi siebie, to jest wejście na drogę, która nigdy nie ma końca. Moment, w którym ty byś chciał, czy chciała zawrócić, albo zatrzymać się i usiąść w ciepłym gniazdku, jest momentem zatrzymania rozwoju. To jest jak przystanek na drodze, to już dalej nie idziesz. Jeśli chcesz iść dalej, to te ciepłe gniazdko może być tylko chwilowym przystankiem. I na drodze będą różnego rodzaju wyzwania i tego się nie da uniknąć. Wiem, że to może nie brzmi zachęcająco, może nie jest fajne, ale chcę wam powiedzieć ze swojego doświadczenia, że to jest fajne i to jest ekscytujące. Przede wszystkim, kiedy wchodzimy na ten drugi poziom, kiedy zaczynamy mieć ogarnięte chociaż częściowo te emocje, kiedy wiemy, o co tak naprawdę chodzi z tymi naszymi emocjami, kiedy wiemy, kim my naprawdę jesteśmy, a przede wszystkim, kiedy zaczynamy traktować siebie na serio, bo kiedy zaczynamy traktować siebie na serio, także w przestrzeni rodzicielstwa, to wiele rzeczy jest zupełnie innych. Wiele działań jest zupełnie innych. I teraz wróćmy do tych poziomów, ponieważ to jest bardzo ważne. Przełożę tylko sobie słuchawkę.
widzę Waszych komentarzy, więc domyślam się, że jest jakiś problem z tym komentowaniem. Bo inaczej byście dali mi znać, czy da się komentować, czy nie. O, wow, dobra. Co tu się dzieje, że ja tutaj nie widzę? A tu po prostu teraz nagle się wyświetliło ich ogrom. Okej, dobra, teraz tu już zasypałaś, Kamila, mnie komentarzami. Okej, no właśnie. Dokładnie tak, właśnie nie było widać w ogóle, że komentujesz. Tak jest, możesz cofnąć się do wieku 6 lat i zobaczyć, co myśli twoje dziecko. Dokładnie. Co ty myślałaś, kiedy miałaś 6 lat, to znacząco ułatwia. Teraz cofnijmy się do tego pierwszego poziomu, czyli o co tak naprawdę chodzi w tym pierwszym poziomie. Pierwszy poziom, jak to w ogóle powstaje, jak to w ogóle jest, że my nie traktujemy siebie na serio? Skąd to się w ogóle bierze? Więc chciałabym Wam pokrótce opowiedzieć, że to, jak Ty patrzysz na siebie jako na rodzica, kogo Ty w sobie widzisz jako w rodzicu i na ile poważnie i jaką wartość, to wpływa na Twoją relację z dzieckiem. I to poczucie wartości i w ogóle wartość i jakość bycia rodzicem, ono powstaje, kształtuje się w nas w przestrzeni 0 do 6 lat. W tej przestrzeni my uczymy się, czym jest rodzicielstwo. I niestety, w tym czasie, niestety albo stety, w tym czasie od 0 do 6 uczymy się, czym jest rodzicielstwo na poziomie podświadomym. Na poziomie podświadomym układają się klocki i chłoniemy wszystko tak, jak jest, czyli wzorzec, który w naszym domu rodzinnym był, zostaje zakodowany na podświadomym umyśle. Potem wchodzimy w wiek 7 lat, przeżywamy tak zwany Rubikon, zaczynamy mówić i stawiać swoje granice i ostro tych granic wymagać. Jako dziecko zaczynamy też zaprzeczać wielu rzeczom, a przede wszystkim zaczynamy patrzeć na rolę mamy i taty i oceniać, analizować, myśleć logicznie, co nie miało miejsca wcześniej. Wcześniej, co się działo, przyjmowaliśmy jak gąbka, chłonęliśmy jak gąbka. Poniżej 6 roku życia chłoniemy jak gąbka całe otoczenie, po prostu przesiąkamy tym. Co jest powiedziane, co jest zrobione, przyjmujemy bez oceny, bez analizy jako dziecko. Od 7 roku życia zaczynamy analizować, myśleć logicznie, poddawać ocenie, wybierać, co nam się podoba, a co się nam nie podoba. I w tym czasie widzimy, jak się zachowuje tata, widzimy, jak się zachowuje mama, widzimy, że mama nie zawsze ma dla nas czas, widzimy, że mama czasem płacze, widzimy, że mama czasem jest zdenerwowana, widzimy, że mama nie zawsze sobie z wszystkim radzi tak, jak chce. Widzimy też tatę, który być może pije alkohol i widzimy, że ten alkohol nie jest okej. Widzimy zmiany zachowania, kiedy tata pije alkohol, a kiedy go nie pije. Widzimy to, jak oni ze sobą współpracują i kim oni dla siebie nawzajem są. I od tego 7 roku życia, obserwując wszystko to, co też wcześniej się działo, zaczynamy wybierać i decydujemy. Nie chcę być taki jak mama, nie chcę być taki jak tata, to mi się nie podoba. Jak będę mieć swoje dzieci, to będę inna. Jak będę mieć swoje dziecko, to będę inny. Nie będę tego robił, nie będę tamtego robił, nie będę tamtego robiła. I zaczynamy sobie robić postanowienie na poziomie świadomym. Co się nie zadzieje w naszym życiu? A co się zadzieje? Co będzie, a czego nie będzie? Problem w tym, że te świadome postanowienie to jest postanowienie na przestrzeni 10% naszych możliwości. A wszystko to, co nami reguluje i steruje, jest podświadome. Czyli świadomość, w której postanawiamy i decydujemy, ma bardzo maleńki wpływ na to, co się dzieje w naszym życiu. I kiedy stajemy się rodzicami, te dwie przestrzenie wypływają na wierzch.
stają do siebie naprzeciwko i są po przeciwnych stronach. Podświadomy wzorzec i świadomy wybór. I stajemy się rodzicami. I teraz, ponieważ podświadomość kieruje w naszym życiu 90%, świadomość w 10%, to my coś chcemy robić z poziomu świadomego inaczej, ale podświadomie nie mamy innego wzorca. Więc nawet jeśli chcemy coś robić, to nie wiemy jak. I wybieramy inaczej, ale de facto kończymy z tym samym, a nawet gorzej, bo dając dziecku więcej, więcej i więcej, otrzymujemy więcej, ale gorszego od tego dziecka. I dziecko ma 15, 16 lat, nawet może 12 albo 9 i odzywa się do nas nie okej. Krytykuje nas, szantażuje nas, wyzywa, kłamie, oszukuje, stawia nam warunki. Jeżeli nie mieszkasz z dzieckiem, jeżeli jesteś osobą, która widuje się z dzieckiem od czasu do czasu, to wychodzi, może nawet wychodzą sytuacje takie, kiedy dziecko nie chce się z tobą widzieć, przestaje mieć z tobą kontakt i ty się zastanawiasz, o co chodzi, w czym jest problem, jak to się stało, że tak naprawdę do tego doszło. Dlaczego do tego doszło? Przecież ja próbowałam, zacząłem tutaj coś robić ze sobą, jestem bardziej świadomy, pewne rzeczy zaczynam zmieniać, a efekt jest taki, jaki jest. I zaczyna się odpalać wszystko to, co wewnętrznie w tobie jest poukładane. Czyli całe przekonania, które masz z domu rodzinnego wyniesione, wszystkie emocje, które w domu rodzinnym zakodowały się w różnego rodzaju doświadczeniach, to wszystko zaczyna wypływać. I zaczynasz doświadczać ogromu, ogromu bólu wewnętrznego. No bo jeżeli dajesz coś z sercem, chcesz jakiejś zmiany i tak powiedziałabym, delikatnie podchodzisz do swojego dziecka, a dostajesz z drugiej strony coś zupełnie odwrotnego, no to jaki jest właściwy kierunek? I zaczynasz sobie zadawać to pytanie, co teraz mam zrobić? I najczęściej na to pytanie nie ma odpowiedzi. Ponieważ cokolwiek byś nie zrobił, nie znajdujesz może odpowiedzi. Ponieważ cokolwiek byś nie zrobił, efekt jest ciągle ten sam. I tu mogłabym powiedzieć, że zaczyna się prawdziwa podróż. Kiedy pozwolisz sobie przyjąć, że póki nie ogarniesz tego dołu, tej gliny, tego piachu, kamieni i całej reszty, podłoża, które w tobie jest jako podświadome, to nic się nie zmieni w twoim życiu tutaj, obecnie, w relacji z dzieckiem. Możesz się starać, starać i starać, a dziecko będzie ci ciągle coś wywalało, ponieważ ono ma do odegrania konkretną rolę w twoim życiu, przejętą po dziadkach. Jak będziesz wchodzić w procesy, czy pisać w dzienniku, czy medytować i będziesz poruszać emocje, to możesz zapytać, jaką rolę, czyją rolę przejęło dziecko i wyjdzie ci mamy, taty, twojego. Albo będzie ci pokazywało to, czego tobie nie można było. Wszystko po to, abyś ty ogarnął to, co cię ciągnie. Abyś ty puścił to, co cię ciągnie. Abyś ty przestał te ogony i te, bym powiedziała, takie łańcuchy przytwierdzone do nóg za sobą wlec. I dopóki tego nie ogarniesz, to nic nie ulegnie zmianie, dlatego że nie jesteś stabilnym rodzicem. Nie jesteś tym pniem gigantycznego drzewa, o które dziecko się może oprzeć. A skoro nie jesteś, to ono, nie mając oparcia, również lawiruje. Jak staniesz się stabilny, to nie znaczy, że dziecko od razu przestanie zachowywać się, jak się zachowuje. Ono może dalej będzie się tak zachowywało, ale ty będziesz inaczej to odbierać. Więc pierwszą rzeczą bardzo ważną jest, by wrócić do tego, do tych pierwszych czasów, kiedy była kształtowana podświadomość, te wzorce, które zostały w tobie zakodowane, ten wizerunek mamy i taty, który został w tobie zakodowany, i zmienić te wzorce na poziomie podświadomym. Między innymi tym będziemy się zajmować na tym 6-tygodniowym warsztacie, gdzie będziemy właśnie przechodzić przez wszystkie etapy rozwoju, które były w twoim życiu od 0 do 6 lat, etap mamy, wszystkich potrzeb, które były potrzebne, wszystkich potrzeb, które były niezaspokojone od strony mamy, świata, który był widziany,
oczami mamy i to, co mama nam pokazywała. Potem od 7 do 13 tata, czyli świat widziany oczami taty, jego wzorce. Potem od 14 w górę ty i wszystko to, co zabrałeś jako plecak od mamy i taty. Będziemy schodzić tam głęboko i zmieniać to wszystko na każdym z tych poziomów po to, aby w ostatnim czasie, jako ostatni etap, aby wprowadzić nowe wzorce rodziców. Ale nie da się tego zrobić, póki ty nie uwolnisz z siebie tych przekonań, które w sobie masz. Nie możemy przykryć przekonania przekonaniem. Nie możemy na poziomie świadomym powiedzieć sobie: OK, ja od dzisiaj będę innym rodzicem niż moi rodzice i to zadziała. Nie, to nie zadziała, ponieważ ty nie możesz być innym rodzicem, bo w tobie jest program podświadomy, który tobą kieruje. A ten program mówi, jakim jesteś rodzicem, finał. I nie ma innej opcji. Jeżeli chcesz to zmienić, to potrzebujesz dotrzeć głęboko do siebie i wtedy tą zmianę wprowadzić, uwalniając to, co tam zalega, wywalając cały ten syf i wprowadzając nowe, kiedy zostanie to oczyszczone. Bez tego procesu będzie się działo to, co się dzieje. Ok? Więc to jest bardzo ważne, żeby zdać sobie sprawę z tego, żeby mieć świadomość, jak to tak naprawdę funkcjonuje. Że my, póki nie sięgniemy bardzo głęboko i nie oczyścimy tego wszystkiego, to nie zmienimy niczego. Ale co więcej, samo oczyszczenie nie wystarczy, tam potrzeba wprowadzić nowe. I teraz osoby mnie często pytają, skąd to nowe wziąć? Jeżeli mój ojciec, moja matka byli tacy, jacy byli, to skąd ja mam wziąć nowy wzorzec, jak być rodzica? Skąd ja mam wziąć wzorzec, jak się zachowywać, jak reagować? Jeżeli to mam mieć od mamy lub od taty, to skąd mam wziąć mamę lub tatę? I to, słuchajcie, również będziemy robić na tym warsztacie. Jak przygotowuję program cały tego warsztatu, to dociera do mnie, jak absolutnie potężny będzie to program, to co my dotkniemy, ponieważ ten ostatni etap będzie właśnie wprowadzeniem mamy i taty, którzy są wspierający. Ale będzie to jako ostatni punkt całości, ponieważ nie możemy tego wprowadzić wcześniej, przed uwolnieniem i oczyszczeniem całości, która się nagromadziła, wszelkich przekonań, wszystkiego, co gdzieś tam w podświadomości się zagorzeniło. Ok, sprawdzam, bo coś mi się pokazało, że tutaj jest, że się wyłączyło. Ok. Więc tak naprawdę, póki tego nie oczyścimy, to nie ma opcji, po prostu nie ma opcji, żeby wprowadzić te nowe. I my potrzebujemy wzorca. Musimy dać sobie wzorzec, musimy mieć wzorzec, skąd czerpać reakcje, skąd brać te zachowania, czyli jak się zachowuje kochająca bezwarunkowo mama, jak się zachowuje kochający bezwarunkowo tata. I stworzymy sobie, w 6. tygodniu stworzymy sobie taki wzorzec mamy i taty, którzy kochają bezwarunkowo i przejdziemy całe dzieciństwo z tą mamą i z tym tatą, po to, żebyście mieli z czego czerpać, kochani. Więc jeżeli macie ochotę, to dołączajcie, bo ten program, ten warsztat 6-tygodniowy jest niesamowicie potężną rzeczą. To jest coś, czego nie ma obecnie nigdzie. Nikt tego nie wprowadza. Nikt nie wprowadza tak głębokiej, mocnej zmiany na poziomach podświadomości, świadomości i wyżej. I wyżej. Dużo wyżej. I teraz. Co możecie zrobić wy, czyli jak już wiecie, jak to wygląda, jak już wiecie, jak wygląda, skąd się w ogóle bierze to zachowanie naszego dziecka, od czego zacząć? Przede wszystkim od tego, jak ty się czujesz. Za każdym razem, kochani, za każdym razem, kiedy twoje dziecko reaguje, jak reaguje i to w tobie coś powoduje, zatrzymaj się i zadaj sobie pytanie, co to tobie robi?
Nie dlaczego twoje dziecko się tak zachowuje, tylko co to w tobie powoduje, co to robi tobie wewnętrznie, co jego, jej zachowanie w tobie otwiera, jakie emocje. I zamiast reagować, to odwróć proces do siebie. Bo jeśli będziesz reagować, to co zrobisz, to jak ten, zamiast być tym stabilnym pniem drzewa, to ty będziesz taką wiotką, młodą wierzbą, takim, wiecie, poruszającym się w każdą stronę. A, bo tu coś huchnęło, to ja się nagnę w tą stronę. Dmuchnęło w drugiej strony, to ja się nagnę w tą stronę. I tak jak wiatr zawieje raz w tą, raz w tą. Ty masz być stabilny, stabilna jak 500-letni cedr. Gigantyczne, gigantyczne, masywne drzewo. Nieważne, jaki wiatr zawieje, ono się nie poruszy. Więc, żeby takim drzewem się stać, to każda reakcja twojego dziecka, która w tobie coś powoduje, ma mieć tylko i wyłącznie jedno działanie z twojej strony. Zadanie sobie pytania, co to mi robi, co to we mnie otwiera, co to we mnie powoduje, jakie emocje, jak ja się czuję z tym, co dziecko robi, jak ja się czuję z tym, czego ono nie robi albo nie chce robić, jak ja się czuję z tym, co ono mówi. I kiedy uwolnisz sobie emocje, kiedy dotrzesz do tego, co tam jest głęboko, bo tam najczęściej są konkretne oczekiwania. My coś chcemy, żeby to dziecko było jakieś, żeby ono coś robiło, żebyśmy my jakoś się czuli. Ale ono nie będzie nic robiło, żebyśmy my się jakoś czuli, ponieważ ono nie może nic robić. Gdyby ono coś robiło, żebyśmy my się czuli lepiej, to bylibyśmy zależni od tego, co inni ludzie robią. A to powodowałoby, że nie bylibyśmy samodzielnymi istotami, a my jesteśmy. Jesteśmy wewnętrznie pełni, tylko nie pamiętamy o tym. Trzeba dotrzeć do siebie prawdziwego, poznać swoją prawdziwą istotę u źródła, żeby wiedzieć, że wszystko to, co nas porusza, jest po to, abyśmy kolejny kawałeczek siebie przykleili. Wzięli i zintegrowali. Ten, który gdzieś tam został porzucony dawno temu, kiedy byłaś dzieckiem, kiedy byłeś dzieckiem, miałeś może kilka, kilkanaście lat, coś zostało od ciebie odseparowane, ponieważ zostało powiedziane, że ta cząstka ciebie jest niefajna i ty to odsunąłeś. Teraz te wszystkie kawałeczki trzeba zintegrować w sobie. Im bardziej je zintegrujesz, tym bardziej staniesz się stabilnym, mocnym drzewem, dającym ogromne oparcie dla swojego dziecka. I dalej kolejnym krokiem tego procesu, ponieważ ten life jest na ile traktujesz siebie serio jako rodzica, to kolejnym krokiem jest określenie. Określenie właśnie na ile poważnie podchodzisz do siebie jako do rodzica. Na ile na serio siebie traktujesz w tej roli. Bo jeżeli traktujesz siebie na serio, to a czy pozwalałbyś na to lub na tamto? B. Czy mówiłbyś to, co mówisz? C. Czy robiłbyś pewne rzeczy? D. Czego byś nie robił? Na co byś nie pozwalał w ogóle? E. Co robiłbyś inaczej? F. Czy odczuwałbyś to, co odczuwasz? I co byś odczuwał, gdybyś traktował siebie na serio? I kolejny punkt. Co możesz zrobić lepiej? Co możesz zmienić już dziś? Co mógłbyś zmienić już dziś? Lub co zmieniłbyś dziś, teraz, w tej chwili, w tym momencie, gdybyś traktował siebie na serio jako rodzica? I czasem jedna zmiana potrafi zmienić wszystko. To jedno pytanie. Zadane dla siebie. Czy ja naprawdę podchodzę do siebie serio jako rodzic? Czy ja naprawdę traktuję siebie na poważnie jako rodzica? Jeżeli tak, to jakie są moje standardy? Ale te standardy, one potrzebują wypłynąć z twojej przestrzeni serca, a nie z twojej traumy. Standardem nie może być bezwzględne posłuszeństwo dziecka.
Mając już tą świadomość, że w wieku od 0 do 6 lat kształtuje się jego podświadomy umysł i wszystko się ugruntowuje, jeśli w tym okresie albo i później chcesz bezwzględnego posłuszeństwa, to takie dziecko pójdzie w świat jako dorosłe z zakodowanym przekonaniem, że musi być bezwzględnie posłuszne, żeby otrzymało to, czego potrzebuje, czyli na przykład akceptację mamy, miłość taty. Więc ze świadomością tego wszystkiego, jak cały proces wygląda, i zdobywaniem kolejnego kroku inteligencji emocjonalnej, przyjmowaniem do siebie. O, czym jest ta inteligencja emocjonalna? To jest nic innego jak wiedzenie, że jeżeli nas coś porusza, to dotyczy nas. I mamy coś z tym zrobić. I finał. To wszystko. A jak coś z tym zrobimy, przestanie nas to dotykać, to tematu nie będzie. Więc jeżeli twoje dziecko do ciebie przychodzi i mówi ci, jesteś beznadziejną matką, jesteś głupim ojcem, nie chce z tobą rozmawiać, nie chce ciebie słuchać, pierwsza rzecz, tak jak już wcześniej wspomniałam, pytanie, co się z tobą dzieje, kiedy to słyszysz? Jaka emocja się pojawia, co się w tobie otwiera? Siadasz do medytacji, robisz proces, albo siadasz do dziennika, albo robisz EFT, cokolwiek, ale ważne jest, byś odwrócił tą falę w swoją stronę. Nie odpychał ją od siebie. Nie rzucał piłeczką tenisową w drugą stronę, bo dziecko ci odrzuci, a ty z powrotem, a ona z powrotem i tak będziecie sobie rzucać, aż ktoś w końcu kogoś trafi na tyle mocno, że prawie głowa odpadnie. Ale to nie będzie żadne rozwiązanie. Więc ty, jak otrzymujesz taką kulę, to masz poczuć, gdzie cię zabolało i uwolnić to, co cię zabolało. I przyjąć, że dziecko nie robi tego po to, żeby cię zniszczyć, po to, żeby cię zabić, po to, żeby cię zmasakrować, że to nie jest jego cel. Ono ma nieświadomą pewną rolę do odegrania. I im szybciej ty ogarniesz siebie, tym szybciej ono z tej roli zostanie zwolnione, a ty będziesz mógł być stabilnym rodzicem, takim, który ma ogrom spokoju w sobie, takim, który będzie mógł powiedzieć do swojego dziecka: słyszę cię, kochanie. Widzę, że jesteś zdenerwowany. Jestem tutaj, jeśli chcesz ze mną o czymś porozmawiać. Albo przyjdę do ciebie za chwilę, jeśli będziesz mieć ochotę porozmawiać. Wiedząc, że cokolwiek ono mówi i próbuje w ciebie walić, to jest to pewien etap rozwoju, w którym sobie nie radzi na przykład z emocjami, nie potrafi. Nie potrafi przyjść i określić, co się z nim dzieje. My, dorośli, kochani, nie mamy takiej umiejętności. My nawet nie wiemy, jak to zrobić. Część z nas jest po ogromie procesów, a nasze dziecko nie. Ale oczekujemy, żeby na przykład 2-4-latek rozumiał rodziców wybory. To jest coś, co wykracza w ogóle poza możliwości dziecka. Więc podsumowując całość dzisiejszego live'u, wybaczcie, kochani, że nie czytam waszych komentarzy, ale nie mam pojęcia, co piszecie, w ogóle mi się nic nie wyświetla. Więc podsumowując całość dzisiejszego live'u, pierwsza rzecz, jeżeli chcemy traktować siebie na serio w roli rodzica, to na serio oznacza pierwsze jako świadomość, a w świadomość wchodzi między innymi wiedza, czyli jak całe procesy wyglądają i co tak naprawdę za nimi stoi, między innymi rozwój dziecka. Bo to nie może być tak, że zostajemy rodzicem i po prostu idziemy jak na Saharę z łopatką albo z łyżeczką, bo jak idziemy z taką łyżeczką w roli rodzica, no to musimy się spodziewać hardkoru, że będziemy tą łyżeczką kopać studnie, i kiedy zabraknie nam wody. Natomiast my mamy dostęp do tej wiedzy i to nie jest w dzisiejszych czasach trudne, żeby usiąść i przeczytać, jak jest rozwój dziecka, że w wieku od 0 do 2 to takie i takie, a pojawiają się kamienie milowe w jego rozwoju, że potem to jest to i tamto, że to i tamto, ale z wiedzy takiej, gdzie jest dużo miłości, a nie gdzie jakieś osobowości piszą, jak tu dziecko ujarzmić, stłamsić albo nie wiem, stworzyć robocika z niego. Więc też warto, żebyśmy wybierali wiedzę, która płynie z serca, która jest publikowana przez osoby, które tą wiedzę tworzą z serca, z przestrzeni serca, z miłością,
do drugiego człowieka. Bo my towarzyszymy naszym dzieciom. Więc towarzyszmy im jako stabilne, mocne, masywne drzewa. Żeby one miały oparcie emocjonalne w nas. A żeby to się stało, my sami potrzebujemy mieć w sobie oparcie. Dziękuję Wam, kochani, za dzisiaj. Widzimy się o godzinie 14:30 jutro. 14:30 czasu angielskiego. Potwierdzę jeszcze to, pisząc tutaj na grupie post. I jutro zajmiemy się relacjami i związkami. Na ile na serio traktujesz siebie w relacji i w związkach? Tym zajmiemy się jutro. Jutro także zamknięcie konkursu 14:30. Zamykam konkurs chwilę nawet przed, może nawet o 14:00. Ustalmy, że o 14:00. O 14:00 zamykam konkurs i od tego momentu, do tego momentu to, co było publikowane, podsumuję i w ciągu dwóch kolejnych dni będę to wszystko, sprawdzę to na Facebooku i na kolejnym live'ie naszym. Ogłoszę wyniki, bo chciałabym, żeby to był live. O ile dobrze pamiętam, chyba będziemy mieć jeszcze spotkanie w następnym tygodniu, albo poniedziałek, albo wtorek. Spotkamy się na kolejnym live'ie i wtedy ogłoszę oficjalnie wyniki, kto wygrał konkurs i kto wskakuje w przestrzeń tego absolutnie niesamowitego warsztatu, który rusza już 16 czerwca. Natomiast dla tych z Was, którzy chcą dowiedzieć się więcej, co to za warsztat i skąd on w ogóle się wziął i o co w nim tak naprawdę chodzi, to tutaj zaraz pod tym live'em wrzucę w komentarzu link, będziecie mogli wejść i poczytać. Warsztat zaczyna się od słowa przebudzenie i on jest takim przebudzeniem. Dlatego, że moją intencją i celem tego warsztatu jest to, aby osoby, które w nim uczestniczą, aby się przebudziły ze snu, w którym są. Snu, w którym myślą, że muszą być jakieś, żeby coś się zadziało. Snu, w którym myślą, że jak nie będą takie, takie albo takie, to nie osiągną czegoś. To przebudzenie ma być przede wszystkim dotarciem do najgłębszej warstwy naszego źródła i stworzenia. Tego, kim naprawdę jesteśmy. I pomoże nam w tym proces uwalniania wszelkiego rodzaju traum dzieciństwa, wszystkiego to, co się nagromadziło, zaspokojenia potrzeb, które nie zostały zaspokojone na każdym etapie naszego dzieciństwa, po to, byś mógł, mogła w ostatecznej fazie ruszyć z takim plecakiem w świat, a potem cofniemy się przez wszystkie lata Twojego dzieciństwa do początku, tworząc nowy wzorzec rodziców, ponieważ bez wzorca trudno jest się poruszać w życiu. A chciałabym Was obdarować, każdego z Was, wzorcem, który będzie dla Was wspierający. Takim, który w momencie, kiedy będziecie mieć gorszy dzień, to zamkniecie oczy, połączycie się z tym wzorcem i otrzymacie wszystkie wskazówki, tak jak ci rodzice rzeczywiście by funkcjonowali. Ten warsztat 6-tygodniowy jest przed wstępem do tego, co będziemy robić na jesieni. Bardzo potężnego programu zmiany świadomości i kodów podświadomości. Jest to przedwstęp i jest on wymagany do tego, żeby wejść głębiej. O tym kolejnym programie będę mówiła wkrótce. To, co przygotowuję, jest absolutnie niesamowite. Potężna, mocna transformacja od korzeni, tak bym powiedziała. Więc zapraszam Was serdecznie. Jeśli macie ochotę dołączyć, jeszcze możecie 16 czerwca o godzinie 16 zaczynamy. Tymczasem życzę Wam cudownego dnia i widzimy się jutro. 14:30 czasu angielskiego tutaj na grupie. Pozdrawiam Was.